A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: Za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 13 do 16 wersetu. Pytanie, które Pan Jezus zadał swoim uczniom, jest bardzo ważne. Zarówno w tamtych czasach, jak i dziś istnieją na nie dwie odpowiedzi. Z jednej strony widzimy różnorodne wypowiedzi ludzi na ten temat. Za życia Pana Jezusa brzmiały one nawet całkiem pobożnie. Uważali go bowiem za Syna Człowieczego albo za któregoś ze starych proroków. Jednakże nie były to wystarczające odpowiedzi, gdyż nie brały pod uwagę tego, za kogo sam Bóg uważał Jezusa. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 17 werset. Z tego powodu Pan w rozmowie ze swoimi uczniami idzie o krok dalej, pyta ich, kim jest On dla nich osobiście. Uczniowie już od dłuższego czasu chodzili za Nim i mogli Go obserwować we wszystkich okolicznościach życia. Słuchali Jego słów, kiedy mówił o Bogu i o swoim królestwie. Widzieli, jak obchodził się z nimi i z innymi ludźmi w sposób pełen miłości. Rozpoznali, że jego życie było w pełni oddane Bogu, jak również słyszeli i przyjęli świadectwo, które wydał Bóg o swoim Synu. Tak, dla nich Jezus z Nazaretu był przyobiecanym odkupicielem, Chrystusem, Synem Boga żywego. Tak brzmiała klarowna odpowiedź osób mających żywą relację z Panem. Również my dzisiaj stajemy przed tym decydującym dla naszego życia pytaniem: kim jest dla mnie Jezus z Nazaretu? Jedynie człowiekiem czy Synem Bożym? Tylko prorokiem czy przyobiecanym Zbawicielem? Odpowiedz na to pytanie we właściwy sposób.